Halo, halo, witam uszanowanko, Ludo Luknięcie od kopyta, nominacje, proszę bardzo, do GOTY, Astro Bot, Balastro, Black Myth, Wukong, Elden Ring, Shadow of the Earth 3, Final Fantasy 7, Rebirth i Metaphor Refantatio. Chyba tak. Moi drodzy, ja od razu wybieram sobie tutaj Black Myth Wukong, z racji bardziej takiej do mnie dopasowanej gry. Znam poprzednie, oprócz metafor, więc postanawiam wybrać Black Myth Wukong, ok, keep watching, spoko, dzięki, sayonara, best game direction, no i dobra, no to sobie wybierzemy teraz ponownie, chyba nie ma tutaj jakby cienia wątpliwości, no kurde, lecimy chyba. Wizja, innowacyjność, reżyseria. Lecimy z Black Myth Wukong. Następna kategoria. Best Narrative. Okej, no to tutaj musimy się troszeczkę zatrzymać, moi drodzy. Ale chyba już widzę. Silent Hill, okej. Senua Saga. Reszty, no dobra, kojarzy mniej więcej. Final Fantasy, Like a Dragon, wiem, że takie coś istnieje. Natomiast wybitne opowiadanie historii tutaj. Dałbym w sumie Senua. Dlaczego nie? Ona jest tak zdeptana mocno. Dajemy czadu. Pyk. Best Art Direction. O, Chryste, panie. Kurde. Black Myth Wukong. Kozak. Astrobot. Muszę przyznać też. Spoko, Elden Ring, kurde, trzy takie wybitne dla mnie pod tym kątem, ale kurczaczki, tam były problemy w Black Myth Wukong z tym taplaniem się w wodzie, takie dziwne były te fale, takie jak się obijały na przykład, reszta kurde kozak w sumie, Astrobot ciężko tutaj w ogóle to nazwać, no też spoko, no, to było takie multi giereczkowo, nie, dużo uniwersum. Tylko ta platformowość. Dobra, damy Astrobot w sumie. Okej. Best Score and Music. Proszę bardzo. No i dodatkowo za wybitną muzyczkę. Ta ścieżka dźwiękowa, która mnie uwiodła. Kurde, Astrobot miał fajne, bo on miał takie zremiksowane. Poddany jakiś tam gatunek czy coś. Jedziemy. Nie ma co się tutaj rozdrabniać. No jedziesz. Keyboarding. Tak jest. Best Audio Design. Okej. To tutaj audio bardziej. Sam taki ogólny projekt dźwięku w grze. Kurde. Muszę przyznać, Senua Saga rozbroiła. Tymi szeptami, tak? Ta psychoza naszej bohaterki. Myślę, że lecimy chyba w tę stronę. To jest 6/29. Best Performance. Okej, czyli aktor, który też chyba no grał, tak? W grze. Pojawił się. I chyba też tutaj pójdziemy drogą właśnie Senuły. Oj tak jak widziałem te właśnie takie promocyjne materiały, zaangażowanie motion capture, gdzieś tam pani Melina Jurgens, nie wiem czy dobrze powiedziałem, no kurde, jak ją zobaczyłem, ja pierdzielę, nie? Potem tak na ekranie gry, mocne to było. Jedziemy z nią, ciach. Gościuwa potrafiła przestraszyć nawet, o kurde. Ta innowacja, rozpoznawanie programowania, czyli coś, co jest taki game changer może, tak? Który popycha medium do przodu, dawanie funkcji, technologia jakaś, czerpanie przyjemności. Call of Duty, Diablo 4, tutaj sobie wymienię, ale każdy raczej zna. No i mamy, kurde, przeróżne gatunki. Hack and slash, tu FPS-ik wraz z multiplayerem. Ciężko nazwać RPG-iem, to nie wiem, szczerze mówiąc.
Metroidvania, platformowość plus souls-like'owe elementy, RPG akcji, Boże, tam jest cząsteczka tego, jakaś przygodówka, bardziej akcji. Szczerze, dałbym szansę. The Last Crown, Prince of Persia. To nie jest zła gra. Okej, Games for Impact. To może być ciekawe, ale chyba już do mnie uderza jedna gra. Senua. To jest tak jakby niedoceniana gra. Ja wiem, że to jest Walk Simulator nazywany przez wszystkich, ale ja to poczułem. Best Ongoing. Okej, czyli coś na zasadzie najlepszej bieżące, w sensie, które się utrzymują teraz, okej. Multi, tak? Wybitny rozwój, okej. Który się dzieje ciągle. Kurde, ten Diablo chyba, co? A, Fortnite jeszcze jest. Helldiver sobie ładnie poradziło, muszę przyznać. Przetrwało próbę czasu, nawet. Fortnite to jest takie, wiecie, to jest najbezpieczniejszy pik. A niech będzie Fortnite. To się tak trzyma, że to jest szok. Best Community Support. No Man's Sky pojawiło się. Final Fantasy 14. Nie kojarzę tych serii. Kurde, wow. Ciekawe. No tutaj nie mam jakby wglądu. Baldur's Gate bym dał. Ale też Fortnite. Te live opsy, nie? Te wydarzenia jakieś cały czas. Jakieś te masakry, jakieś teledyski. Kurde, co tam się dzieje? Takie uniwersa, że to się głowie nie mieści. Tutaj też dobrze skomunikowani są. Dev, a gracz. Helldivers dobrze siadło. Baldursy? Ja pierdziu. Szczerze mówiąc, Chyba Fortnite, dajmy Fortnite'owi. Taki safe pick. No i teraz mamy Best Independent Game, proszę państwa. Niezależne, superancko. Wybitne osiągnięcie. Twórcze, techniczne, w grze stworzonej poza granicami, tradycyjny system taki wydawniczy. Bez korpo, ta kurtyna odsuwa się. Chyba Balatro, nie? Niektórzy uważają, że taka gra hazardowa, w żadnym wypadku. Leci Balatro, oczywiście. Debiut. Macie, tutaj mamy, moi drodzy, Animal World, tutaj wcześniej było Balatro Manor Lords. No jest to stworzona, oczywiście, to jest Slavic Magic Polska, tak? Powinienem być patriotą teraz, kurczaczki. Kojarzę oczywiście. Outsourcowo robili, bo to się mówi, że jedna osoba, ale no, te rzeczy to też outsourcowo były robione, typu jakieś tam pewnie mechaniki dodawane, tam projekty jakieś graficzne czy coś. Dałbym szansę. Best Mobile Game. AFK Journey. Balatro. Pokémon. Wow. Uterning Waves. Zendless Zone Zero. Balatro. Essa. Best VR. No to wow, ciężko, ale słyszałem, że Batman jest Arkham Shadow Kozak. Metro również widziałem. Ubon Kola to widziałem. Gdzieś tam Rysław o tym opowiadał. Jarasiek. Pierun. Jasny. Dobra, tego Batmana damy. Zaufamy mu. Best Action Game. Warhammer. Rzeź ciekawa. Stellar Blade się pojawił. Helldivers. Ale ciężko. Call of Duty bym nie brał pod uwagę. Może będzie osobna kategoria. To już wystarczy. Stellar Blade chyba. Albo Warhammer 40 koła Space Marine. Stellar Blade też zasłużyło. Best Action Adventure. Astro Bot.
A Zelda się pojawiła. Astrobocik. O, Best RPG. Oj, panie, panie. Dragon's Dogma, proszę bardzo, na pokładzie 2. Elden Ring. I DLC właśnie. To jest ciekawe, że DLC czy powinien być? Tak jak też te remake'i Silent Hill na przykład się tam pojawiały. Final Fantasy, niektórzy powiedzą, tak? Myślę, że... No właśnie, teraz co? To mam traktować jako podstawa plus dodatek, tak? Czy sam dodatek? Dajmy Dragon's Dogma, żebym się nie spruli. 18:29, robi się gorąco. Best Fighting. To mnie interesuje totalnie, ale dla zasady Tekken. Kiedyś się grywało, teraz to totalnie mnie nie rajcuje. Mortal Kombat jeszcze jak cię mogę. Best Family, taki bardziej kontentowa giereczka, że sobie pograć tam z rodzinką. Kurde, Zelda. Spoko. Super Mario. I Astrobot, no kurde, nie szukujmy się. Best Sim Strategy. Jest dwie pozycje polskie, ale nie, no kurde. Panie kochany. Ej, to też jest remake w sumie. Czej, to jest remake. Age of Mythology Retold. To nie jest przypadkiem remake? Dobra, wezmę to. Dużo czasu spędziłem. Best Sports. Ej, serio, wszystko tylko nie, moi drodzy, FIFA. Naprawdę, ja biorę top skin. Lecimy. Best Multiplayer. Aha, no i tutaj rzeczywiście, tak. Tutaj słuszna racja. Call of Duty, Helldivers damy. ESA. Best Adaptation. Najlepsza adaptacja. Adaptacja, czyli... Aha, dobra, czyli... przekazana gra na ekrany telewizyjne, filmowe, jakby wiecie, okej, rozumiem, streamingowe. Nie, no to Fallout, kurwa mać. Kozak, czekam na porcje następne. Chociaż Arcane teraz nie oglądałem, tak, przyznam się bez bicia. Jedynka przeszła przez normalnie jak złoto, jednym tchem. Falloutik też kozak, ale ja uwielbiam ten post-apo klimat. Kurde, Falloutik. Lecimy dalej. 24-29. Anticipated. Ok. I tu mamy tak. Most Anticipated Game. Na dole rozpoznanie gry. Nie kojarzę. Nie rozumiem. Że oczekiwanie, tak? No to jest dobra. O tak, to wyjaśniłoby. GTA by wyjaśniło. Ok. No to chyba... Jotej spoko. Też spoko. Ja wiem, że nawet nie ogrywałem sobie Ghost of Tsushima, ale wiem, że powinienem, tak, dla zasady. Mamy również Death Stranding, ale to mnie totalnie nie interesuje. Drogą eliminacji w sumie, czyli to albo to, no ale GTA 6 to jest cykająca bomba, tak? Nie oszukujmy się. I płoty. Content Creator of the Year. Kopyto? Nie ma. Nie znam gości. Ale... Wybierzemy? Usadę? Niech będzie. 26-29. Best eSports Game. CS 2. Dota 2. Legend of... League of Legends. Kurwa. Chciałem powiedzieć Runeterra, jakieś coś. No wiadomo, mix. Mobile Legends, Bang. Kurde. Ciekawe, że się przebija mobilka. No to jest na Azję kozak, nie? Niby. To jest taka totalna kopia w ogóle LoL'a. Co ciekawe. I Valorancik. Dla zasady chyba CS-ik. Bardzo dużo grałem, ale w takie 1.6, ale tutaj chyba CS-ik kozak. Best... Okej, człowiek najlepszy ze sportu, z różnych tam gierek pewnie wyciągnięty. No Faker, kurde, robotę zrobił, to tam damy mu.
Wiadomix, Best Esports Team. No to T1, no kurwa. Jakie to proste. Życie jest proste. Jakby było takie, no nie? No i piękności. Udało się, dziękuję, do widzenia.